Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Mierzymy. Razem z butikiem D-Street przygotowałam dla Was cztery stylizacje. Są to stylizacje letnie, które idealnie wpasowują się w polskie lato, które jest dość kapryśne. I w swojej garderobie, w swoich stylizacjach na pewno potrzebujemy czegoś cieplejszego, ale zarówno też stylizacji, które będą idealne na upały. Chciałabym Wam pokazać tak naprawdę taką pigułkę. Cztery stylizacje, które też między sobą można wymieniać, możemy mieszać rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę. I myślę, że to będzie taka dobra pigułka czterech stylizacji, kilku ubrań, które można ze sobą zabrać na weekend, na przykład na polskie morze czy w polskie góry. Wiecie, ta pogoda jest różna i tak jak mówię, i potrzebujemy dres, i potrzebujemy coś takiego bardziej letniego, wyjściowego, więc myślę, że bardzo Wam się spodobają te stylizacje. Zacznę może najpierw od dresu, który mam na sobie. Dres jest takim przepięknym karmelowym kolorze. Jest to bluza z długim rękawem. Do tego mamy długie spodnie i słuchajcie, plus jest taki, że jak wiecie, ja mam prawie 1,80 m wzrostu i byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy przymierzając te rzeczy okazało się, że na przykład te dresowe spodnie są idealne dla wysokich osób z długimi nogami i ta nogawka jest naprawdę długa. Spodnie mają taki krój dosyć dopasowany, ale moim zdaniem naprawdę są bardzo fajnie skrojone, bardzo fajnie uszyte. Przez co tam, gdzie mają podkreślać figurę, podkreślają, tam, gdzie ma być troszeczkę luźniej, jest troszeczkę luźniej. Mają z boku kieszenie, coś, co ja bardzo lubię. Tutaj też są wiązane na troczek w pasie, więc też pas, mimo tego, że mamy tutaj gumkę, możemy sobie dopasować. Bluza, słuchajcie, ma tutaj z przodu taki doszyty biały pasek bawełny i wygląda to troszeczkę tak, jakby nam wystawał t-shirt spod spodu. Czyli coś, co jest teraz bardzo modnego, coś, co jest w trendach. Niejednokrotnie widzimy takie stylizacje, gdzie dziewczyny specjalnie ubierają pod spód taki długi t-shirt, jakbyście ukradły t-shirt od swojego chłopaka. A tutaj już mamy gotowy, doszyty taki pasek, więc fajnie to wygląda. Dres jest cieniutki. Jest to bawełna z elastanem, z dodatkiem poliestru, więc coś idealnego na chłodne wieczory, ale wiecie, nie jest zbyt ciepły. Idealny właśnie na polskie lato. Rękaw też jest dosyć długi, jak na moje długie ręce, co też bardzo mi pasuje. Fajne jest też to, że jak widzicie, tył jest troszeczkę dłuższy, przód jest trochę krótszy i tutaj z boku mamy takie zameczki. Możemy sobie to pozapinać, gdy będzie tutaj takie bardziej dopasowane na dole ściągaczem, natomiast możemy sobie to rozpiąć, coś co mi się bardzo podoba. Fajnie to wygląda, coś innego, coś modnego. Taką bluzę oczywiście możemy sobie ubierać w komplecie ze spodniami, możemy sobie ubrać właśnie do jeansów, do krótkich shortów, to będzie fajnie wyglądało. Tak samo spodnie. Jest to taki naturalny, neutralny kolor, że on będzie pasował też do wielu stylizacji. A jak wiecie, ja uwielbiam dresy, lubię mieszać na przykład spodnie dresowe z białą koszulą, właśnie bluza do shortów, taki typowo letni, wakacyjny outfit właśnie na przykład nad polskie morze. Dobra, pokazuję Wam kolejną stylizację. Kolejna stylizacja to taka klasyka, coś co uwielbiam na co dzień, na wakacjach, do pracy, na wyjście z koleżanką, czyli klasyczna biała bawełniana koszula i błękitne dżinsy. Dżinsy, słuchajcie, też jestem bardzo mile zaskoczona. Długość też jest idealna dla wysokich dziewczyn z długimi nogami. Te dżinsy mają troszeczkę taki styl, taki krój mom fit. Bardzo ładnie wyglądają, robią przepiękną figurę. Są z grubego, mięsistego dżinsu, ale dzięki temu, że mają w składzie elastan, przepięknie układają się do figury. Naprawdę robią przepiękną figurę, zobaczcie, tak wyglądają z tyłu. Mają tutaj też z przodu takie zaszewki, co też podkreśla kobiecą figurę, ale w żaden sposób nie poszerza, moim zdaniem właśnie, tak wiecie, wyzgrabnia naszą figurę. Ma bardzo ciekawe też zapięcie w pasie. Mamy tutaj taki pasek przekładany, możemy sobie to regulować, mamy tutaj dwie opcje napów, czyli możemy sobie mocniej zacisnąć pas, możemy sobie luźniej dopiąć. Bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem też mają idealną wysokość, co tutaj też modeluje nam fajnie brzuch. No i ten gruby pas, który też tutaj wszystko fajnie ściąga, bardzo fajnie trzyma, troszeczkę nam spłaszcza brzuszek i bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę dżinsy, słuchajcie, totalny sztos.
mięciutkie, wygodne, właściwie czuję się w tych jeansach tak samo jak w spodniach z dresu. Jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. No i do tego mam tutaj białą bawełnianą koszulę. Klasyczna, biała koszula z kołnierzykiem. Ja sobie rękawek podwinęłam, ponieważ tak najbardziej lubię chodzić. Ta koszula jest bardzo cieniutka. Jest delikatnie prześwitująca, ale to też nie jest takie, wiecie, prześwitywanie, które będzie powodowało, że czujemy jakiś dyskomfort, że nam przebija się bielizna spod spodu. Ale też dzięki temu jest właśnie przewiewna, leciutka, idealna na ciepłe, letnie dni. Znowu jest to koszula, którą moim zdaniem też możemy zestawić ze spodniami dresowymi, z shortami, ze wszystkim. Biała koszula to jest taki basic, który każda z nas powinna mieć w szafie. Możemy właśnie dopasować to do każdego outfitu, bardziej eleganckiego, coś na sportowo, coś na co dzień. Podoba mi się też to, że tutaj jest takie fajne rozcięcie. Ten tył jest taki dużo dłuższy i dzięki temu rozcięciu, jak zawiążemy sobie tą koszulę, coś co też bardzo lubię, zobaczcie, to bardzo fajnie się tutaj wszystko układa, robi się taka fajna linia, nic nam się tutaj nie marszczy, nie zbiera. Też bardzo zgrabnie i bardzo ładnie to wygląda. Taką białą koszulę też, biała koszula też fajnie się, słuchajcie, sprawdza jako narzutka w lato. Jak byliśmy w tym roku w Chorwacji, to też wieczorami, gdzie było troszeczkę chłodniej, do shortów, na top, narzucałam sobie taką rozpiętą białą koszulę i to też bardzo fajnie wyglądało. Także słuchajcie, biała koszula to taki naprawdę basic i must have w naszej szafie. Ta stylizacja, słuchajcie, jest chyba moją ulubioną stylizacją, najbardziej mi się podoba. Bardzo podobają mi się te wiskozowe, luźne, zwiewne spodnie. Mają tutaj gumeczkę w pasie, mają kieszonki, są z przewiewnej, delikatnej i chłodzącej wiskozy. Zobaczcie, długość też jest jak najbardziej ok. Są te spodnie do kostek, będą bardzo fajnie wyglądały do tenisówek, do konwersów, będą też fajnie wyglądały do klapeczek, sandałków, czy nawet do butów na obcasie. Wszystko zależy, w jakim charakterze chcecie wystylizować te spodnie. Wy wiecie, że ja uwielbiam wiskozowe ubrania, jeżeli chodzi o letnie stylizacje. Wiskoza jest przewiewna, jest taka, wiecie, chłodząca, jest to bawełna, przepuszcza powietrze, bardzo ładnie się układa, no jest po prostu super. Kolor jest sztos, po prostu kolor jest przepiękny. Zobaczcie, jak wyglądają ładnie z tyłu. Gumeczka też tutaj ładnie zbiera w pasie, mają idealną wysokość. To powiem Wam, że ja jestem zakochana w tych spodniach. Na stronie są w różnych kolorach, natomiast ten taki jasno-habrowy kolor podbił moje serce. Do tego mamy taką bluzeczkę w stylu hiszpanki. Ona również ma tutaj takie niebiesko-czarne wzorki, co ładnie komponują się właśnie z kolorem spodni. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie podkreśla moim zdaniem tutaj dekolt, obojczyki. Ładnie też wygląda na dużym biuście, co zresztą widzicie. Tył i przód wygląda dokładnie tak samo, więc też tutaj na plecach mamy bardzo ładny dekolt. To jest 100% bawełna, więc naprawdę taki letni, przewiewny outfit. Po prostu super, słuchajcie. Ja po prostu uważam, że taką bluzkę i takie spodnie w takim stylu każda z nas powinna mieć w swojej szafie, bo to są kolejne rzeczy, które możemy też wystylizować na różne okazje, na różne sposoby. Te spodnie będą fajnie wyglądały zestawione właśnie z białą koszulą, którą przed chwilą Wam pokazywałam, czy do jakiegoś topu i ta biała koszula tylko narzucona, albo właśnie koszula zawiązana, tak pokazywałam Wam wcześniej, do jeansów. No i ta bluzka tak samo do shortów, do jeansów, będzie wyglądała idealnie do jakiejś spódnicy, natomiast ten komplet naprawdę podbił moje serce. Tu wszystko fajnie się trzyma, nie obchada na ramionach, możecie sobie też, wiecie, dać to troszeczkę niżej, o, też możemy sobie to wystylizować w ten sposób, możemy dać to sobie wyżej, jeżeli nie lubicie tak bardzo odkrytych ramion. Mi się to po prostu bardzo podoba. Ja już Wam też mówiłam nieraz, że bardzo lubię takie dekolty. Właśnie tutaj w szpic to dobrze wygląda przy dużym biuście. Ja też lubię jakby tą część tutaj, czyli mój dekolt, obojczyki. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj w rękawie mamy też gumeczkę. Dzięki temu wszystko się trzyma. Nic nie opada. Tu też jest gumka, słuchajcie, więc to też wszystko fajnie trzyma. Tutaj mamy też gumeczkę i zobaczcie, długość tego topu też jest idealna. Jest
on krótki, wiecie, nie musimy się martwić, że przy spodniach z wysokim stanem coś nam tutaj nie będzie grało. Można sobie dać też, myślę, wyżej, jeżeli lubicie odsłaniać trochę brzucha, ja niekoniecznie, dlatego ta długość dla mnie jest idealna. No słuchajcie, ten outfit, ta stylizacja naprawdę jest przepiękna, bardzo, bardzo mi się podoba. Ostatnia stylizacja to przepiękna czarna sukienka. Sukienka również jest wykonana z wiskozy, przez co jest właśnie zwiewna, przewiewna, idealna na upały. Długość jak dla mnie idealna, taka do kolana przy moim wzroście, więc naprawdę fajnie wygląda. Górę mamy w takim stylu hiszpanki, mamy tutaj gumeczkę, wszystko się fajnie trzyma, więc możemy sobie ją tak opuścić tutaj niżej, odsłaniając ramiona. Natomiast jeżeli nie lubicie, można sobie ją też ubrać w ten sposób, więc ramiona są zakryte. Jeżeli też lubicie na przykład biustonosz z ramionczkami, to też wtedy można sobie tak nałożyć. Tutaj w rękawkach też są gumeczki, które też bardzo fajnie trzymają, ale nic tutaj nie obciskają. I słuchajcie, w pasie też jest guma. Zobaczcie, tutaj też jest guma, więc też wszystko ładnie tutaj wygląda, ładnie trzyma, ale jest na tyle tutaj, wiecie, elastycznie, że jakby jest bardzo wygodna ta sukienka, a jak idziecie na jakąś imprezę, gdzie jest dużo dobrego jedzonka, to też nie trzeba się martwić, że coś nam tutaj się nie zmieści. Spódnica jest zszyta z trzech falban, dlatego też bardzo ładnie się układa, bardzo ładnie wygląda i tworzy właśnie taki styl wakacyjny, takiej typowej sukienki hiszpanki. Naprawdę jest bardzo fajna, zwiewna, lekka, na takie upały po 30 parę stopni idealna. Długość też jest super. Także naprawdę bardzo ładna. Tu ma doszyte takie guziczki w takim jakby drewnianym stylu, co też ładnie wygląda. Detale są ładnie dopasowane. I to jest, słuchajcie, kolejna taka rzecz, kolejna taka sukienka, którą jak dla mnie ubrałabym to naprawdę na kilka okazji i na różne opcje. Buty na obcasie, buty na płaskim, jakieś balerinki, sandałki, jak również konwersy, jakiś plecak, więc idealnie wpisze się na jakieś takie imprezowe, letnie wyjście, ale też idealna będzie na przykład na jakiś spacer, zwiedzanie. Naprawdę bardzo fajna sukienka, bardzo fajna, słuchajcie. Więc tak jak widzicie, wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, to są takie moim zdaniem idealne zestawy, które można ze sobą wziąć na taki weekend nad morzem, weekend na wakacje, gdzie jedziecie. Można te rzeczy między sobą wymieniać, możecie tworzyć różne stylizacje, nie tylko zestawiając w ten sposób, jak pokazałam Wam to dzisiaj, i będziecie mieć stylówy na każdą okazję, zarówno na upalne dni, jak i na trochę chłodniejsze dni, więc mam nadzieję, że takie mierzymy też Wam się podobało. Oczywiście do wszystkich rzeczy zostawię Wam pod filmem linki. Wszystkie rzeczy, które Wam tu zaprezentowałam na swojej figurze, przy swoim wzroście, są to największe rozmiary, czyli te rozmiary oscylują między rozmiarem L a XL. Natomiast wszystko fajnie wygląda, jestem bardzo mile zaskoczona, zwłaszcza długością spodni, zarówno jeansów, jak i spodni dresowych. Wszystko ładnie wygląda, bardzo ładnie się układa, ładnie jest to wykonane. No i przede wszystkim są to naturalne materiały, bawełna, wiskoza, coś co w lato i w upały również fajnie nam się sprawdzi. Dziękuję kochani, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!